Teraz chciałam poruszyć z Tobą wątek Twojego wyjątkowego miejsca. Mówię tutaj właśnie o cukierni i o... Nie byłam właśnie. Zapraszam Cię. Dziękuję Ci bardzo, to na pewno chętnie się wybiorę z dzieciakami. Jak radzicie sobie w tych takich wyjątkowych czasach, bo właściwie otworzyłeś to miejsce w czasach pandemii. No teraz też sytuacja jest dość specyficzna. O dziwo, tak, faktycznie. W COVID-zie ludzie, o Jezus, ty teraz wymyślisz coś takiego. No właśnie w trakcie COVID-u, ponieważ nasz artystyczny dużo mniej się działało i nie jestem osobą, która żali się na siebie, jestem osobą, która działa. Jest ten problem, trzeba rozwiązanie, nie płakać. Więc miałem taką okazję od 15 lat prowadzić przepisy sycylijskie lodziarne z moje miejsce, które jest jeden lepszy tam na miejscu. Naprawdę, są numer jeden u nas, sami robią te składniki i wszystko. I oni proponowali to. I do tego to powiedziałam, o, to jest właściwy moment. Tylko lodziarnia było dla mnie za mało, więc też dorosłem do momentu, żeby robić też swój studio tancy. Łączyłem. Muszę powiedzieć, że wyszło bardzo wyjątkowe miejsce, nietypowe połączenia, miejsce spotkań, miejsce rodzinne na luzie. Nie ma tak, o, to jest restauracja. Nie, to jest po prostu... przerosło moje oczekiwanie, mimo że jest 3 miesiące, idzie dobrze i na takie małe przyjemności zawsze człowiek ma ochotę albo potrzebuje. Idziesz tam po prostu z rodziną, idziemy na pyszne sycylijskie lody, oglądamy jak ludzie tańczą, które mają jakąś radość i tam jest taka energia, która tak nosi do góry. Mimo między blokami, gdzieś na Pragę Północy, kwestia ludzi, atmosfera, jest możliwe tworzyć taki mały świat i jestem mega zadowolony, cieszę się bardzo i jeżeli ktoś chce trochę poczuć pozytywne emocje, to jest naprawdę na parę, na tylko chwilę tam jest naprawdę idealne.